Dzień dobry, ja jestem Norwarian, a przed Wami opis zmian w patchu 6.17, czyli standardowy patch we wtorek, co dwa tygodnie. Patch jest całkiem spory, także trochę to zajmie, tak żebyście sobie coś tam do picia, do jedzenia. Polecam sobie odpalić, tam jest taki gadżet na YouTubie, że możecie sobie przyspieszyć. Polecam przyspieszyć, tam 1,5. Ja na przykład większość YouTuberów oglądam na dwójce. Także jest podwójne przyspieszenie, ale okej. Także takie polecenie. Oczywiście kciuka proszę zostawić. Proszę zostawić suba, a jeśli macie suba, to proszę wysłać ten film do ludzi, którzy grają w tą grę i nie czytają opis zmian w tych patchach, bo to jest masakra. Jak można grać w tą grę i nie wiedzieć, jakie są nerfy i buffy? Później ludzie grają jakimiś postaciami, które zostały totalnie znerfione. Także proszę wysłać i oczywiście miłego oglądania i lecimy. Nie przedłużajmy, bo i tak to pewnie zajmie z pół godziny. Także let's go. To jest ten patch, który... Znaczy inaczej, za dwa tygodnie będzie jeszcze jeden patch i tamten następny będzie na Wolcy, ale ten jest taki większy raczej. Tamten następny będzie taki bardziej kosmetyczny z tego co piszą. I zapowiadają, że w następnym patchu są nerfy na Vlada. W tym patchu od razu nie ma, już mówię. Także następny Vlad, także tam uważajcie, jeśli jesteście mainami albo zamierzacie grać. Także to sobie zapamiętajcie. Na ziemię. Bohaterowie. Anka, w ogóle co ciekawe, żaden przedmiot nie został znerfiony, więc nie wiem czy... W następnym patchu. Także w tym patchu mamy tylko i wyłącznie nerfy lub buffy na postacie. Anka, Tibers, jeśli nie wiecie, to jeśli Anka padnie i Tibers jest na mapie, to wtedy ten kto zabije Ankę, to później Tibers go goni i ma strasznie dużego movement speeda. Także będzie 20% szybciej znika movement speed i prędkość ataku. Także spoko. To jest strasznie irytujące. Jak ta Anka padnie i ten Tibers was goni, to zazwyczaj się to kończy tym, że trzeba palić flesza. Ten Tibers tak zapierdziela, że masakra, także no spoko. Aczkolwiek Ankę mało widać. Trochę rzadko kiedy ją można spotkać. Dalej, Ashka. Tak jak zapowiadałem, Ashe, Jhin, Sivir, czyli te trzy postacie, które są aktualnie najbardziej pożądane na turnieju. Tak jak mówię, to jest patch właśnie głównie robiony po to, żeby Worldsy były nie grane tylko cały czas kilkoma postaciami, prawda? A aktualnie w mecie mamy Ashe, Sivir, Jhin. To są top 3 AD carry i tak samo w dżungli mamy aktualnie Eliskę, Gragasa i Rexa. I dlatego też te postacie są ruszane, ale dobra, lećmy. Ashe to Q, czas trwania zmniejszony o sekundę oraz R-ka zmniejszony po prostu obrażenia. I to jest dla mnie trochę dziwne, bo te obrażenia z R-ki to jest coś tam niby bije, prawda? Ale nie wydaje mi się, żeby to był problem duży. Myślałem, że będą cooldowny ruszać, bo to maszką się dużo CDR-ów wyciąga i myślałem, że jakieś tam, nie wiem, 10 sekund więcej tego cooldownu na ulti dadzą, czy coś w tym stylu, a tu obrażenia. No spoko, no myślę, że to nie są takie duże te nerfy, żeby to maszkę zabolało. Ta sekunda bardziej boli niż te obrażenia, tak mi się wydaje. Chociaż sobie 50 obrażeń na tej pierwszej akcji trade'owej, nie? Dostajecie szóstkę. Może jakieś tam ma znaczenie, ale myślałem, że trochę inaczej się za tą zabiorą. Ale okej. Okay. Dalej, korki. Jeśli ktoś nie wie, to zawsze przed Worldsami, zawsze przed październikiem to właśnie Riot buffuje Korkiego, aczkolwiek tym razem jest to taki malutki buff. Jak Korki weźmie tą paczkę, to jeśli atakował totemy, czyli wardy, to schodził mu movement speed. Teraz już nie będzie schodził i tyle po prostu, także może w następnym patchu. Zawsze właśnie co roku Korki dostaje buffy i co roku jest grany na Worldsach, także myślę, że za dwa tygodnie coś będzie. Dalej, Diana dostaje buffa, to jest ciekawe, ale taki nieogromny. Jej E, czyli to przyciągnięcie do siebie wszystkich wokół, będzie miało większy zasięg po prostu. Spoko, ja tam ostatnio to Dianą trochę pogrywam. Też myślałem, że poradnik do niej zrobić, więc spoko. Jak najbardziej fajnie. Dalej, Draven. Draven dostaje po pierwsze, znaczy na ulti. To jest dziwne, bo Draven no nie jest taki właśnie... No nie jest grywany na Worldsach. Rok temu pamiętam, że gościu grał Dravenem, ale to dlatego, że taki gościu z Brazylii, nie pamiętam nazwy niestety, coś na B, BRTT, coś takiego, coś w tym stylu. I właśnie jest one trickiem Dravena, czy one trickiem, no i to jest jego main. Co ciekawe, ma tutaj na łapach wytatuowane te ostrza Dravena, masakra, nie? Także gościu jest tak wkręcony, a i na plecach ma jeszcze ma skrzydła Kayle wytatuowane, niezły wariant, co? A no, także taka ciekawostka. Ale dobra, lecimy dalej. Ta R-ka, koszt many zmniejszony, także to jest buffik, ale czas odnowienia na początku jest większy o 10 sekund, ale na końcu jest mniejszy o 10. Tak to wygląda. Także late game buff, o tak można powiedzieć? Znaczy mid late, o. No bo ta mana zawsze jest spoko, nie? Ale na tym szóstym levelu 10 sekund, także takie coś.
Dalej, Ewelina Bufek. Proszę Państwa, odsyłam do poradnika. Niedawno został nagrany, jest cały czas aktualny i kurde, naprawdę polecam orać tą Eweliną. Dostała buffa na 30 sekund na R-kę, na pierwszym levelu, masakra. Super buff. Nie wiem, czy. Znaczy, wątpię, żeby na turniejach oczywiście była grana, ale to jest super buff na solo queue po prostu. Wątpię, żeby jakkolwiek się to odbiło na Worldce, bo ta Ewelina nie będzie grana w ogóle. Chyba, że. Nie, no nie będzie grana, bo aktualnie. Po prostu jungler to tanki z inicjacją. Czyli Ewelina ma niby jakąś tam inicjację z tej R-ki, ale po prostu jest bardzo skuszowata i to jest jej problem. Ale tak jak mówię, na solo queue to jest super, super buff, także polecam. Na niższe poziomy, poradnik i lecicie na solo queue. Tylko najpierw normale, najpierw kilka normali zagrać, żeby się nauczyć, oczywiście. Ezreal dostaje buffy na late game'a. Tak jest, tak gdyby Ezreal zawsze miał ten problem, że w lejcie już tak bardzo nie był dobry, zawsze ten mid game po prostu. Środkowa faza gry Ezreala była najlepsza i jego pasywkę buffują w ten sposób, że wcześniej dostawali się za każdy ładunek 10%, teraz z poziomami się zwiększa, także spoko opcja. I na maksymalna 70% na 13 levelu maksymalnie możecie wyciągnąć, także 20% attack speedu dodatkowego można dostać. Spoko, tylko aktualnie jest problem z Ezrealem taki, znaczy problem. Są dwie opcje, że albo gracie tego Blue Ezreala, chyba wiecie o co chodzi, albo po prostu gracie Trinity Force'a. I ostatnio właśnie tym bardziej Trinity Force jest popularny, tylko właśnie trzeba po prostu potrafić grać tym Ezrealem, czyli dobrze autoatakować, dobrze dawać Q. I więcej obrony się wyciąga, także taki dodatkowy buff też jest bardzo przyjemny, bardzo fajny. Gdyby, no, na lane to w ogóle nie pomaga, ale później właśnie mid late game jest na plus, także fajnie, przyjemnie. Dalej, Gangplank nerfy. Nerfy, tak jest. Ludzie narzekają, że Gangplanka za dużo grają. No i aktualnie ten właśnie build pod penetrację armor peny jest za silny. Także sporo tych w sumie nerfów zrobili. Także podstawowe zdrowie znerfiono na 40. Spoko. Czy spoko? No boli. Boli niby Gangplanka. W, czyli ta pomarańczka, 20 many na 20 many na każdym poziomie, tak? O, 20 many. No, o kurde. Myślałem, że to tylko na early game'ie. Nie doczytałem do końca, przyznam się. Beczki tylko może nie można się, jak to się nazywa, life stylować właśnie, dokładnie, i R-ka, to jest najbardziej bolące i jak gdyby to najbardziej chyba irytowało w tym Gangplanku, że on w miarę bezpieczny powiedzmy jest na linii, prawda, bo sobie tylko farmi i pomaga gdzieś tam na liniach z R-ki. No i właśnie, 20 sekund na pierwszym levelu, później tam oczywiście 10 i 0 i obrażenia zmniejszone o 180, czyli oczywiście tutaj są to. Znaczy obrażenia na R-cy Gangplanka są na zasadzie fal, prawda? Czyli tam każda fala po prostu traci trochę obrażeń. Także tak to działa. No i ciekawa liczba 420. Myślę, że to nie przypadek. Także Riot, nieźle, nieźle. Lecimy dalej. Gragas, niestety, no zauważył Riot, kurde, że wbijam za wysokie elo Gragasu, no i znerfili. A tak na serio to po prostu Gragas aktualnie strasznie wszedł do mety, jeśli chodzi o turnieje. I tak jak mówiłem, Gragas, Rexa i Elise. To są trzy postacie, które są cały czas grane aktualnie. No i nie podoba mi się to, no bo ostatnio właśnie są te playoffy, prawda? I cały czas są grane te trzy postacie. Poza tym jakaś może Nidalka ewentualnie się pokaże, czy Lee Sin od jakiejś tam biedy, ale tak to raczej nic poza tym. Może ewentualnie jeszcze Hecarim, okej, jeszcze może Hecarim. Także, no trochę biednie jest aktualnie w dżungli, jeśli chodzi o turnieje. Tak teraz na Słowakiu jest całkiem spoko moim zdaniem, ale po prostu turnieje. Aktualnie po prostu meta wymaga od nich, że junglerzy powinni być tankowaci i mieć inicjację. Tak to aktualnie wygląda. Także czas odnowienia jego E, czyli ataku z brzucha. 4 sekundy na pierwszym levelu, ale na piątym levelu wracamy do tego, co było, czyli 12 sekund. I nie wiem, czy się nie zmieni na Gragasie to, że się będzie E drugie maksowało, bo aktualnie raczej się maksuje Q pierwsze, później W i na samym końcu E. Tak to wygląda i nie wiem, czy właśnie się E nie będzie maksował drugiego, no ale zobaczymy. Tutaj mały bug fix, że zdarzało się niekiedy tak, że się przeskakiwało przez cel. Czyli dajecie brzuch w gościa i jakimś dziwnym cudem przeskakujecie. Jak ktoś może pamięta, że mi coś takiego się zdarzyło kiedyś na Grompie, że przeleciałem przez Grompa. Przeleciałem Grompa po prostu, tak było. Jak coś w intro jest. Dalej, RK. To jest dziwna zmiana i polega to na tym, że jeśli rzucacie R-kę, to jak ona jak leci, to jest ten, to było to 58, 0,58 sekundy, ale
jeśli rzucaliście sobie pod ziemię, pod nogi, znaczy się, erkę, to ona wybuchała od razu i nie mogli przeciwnicy zareagować. I teraz, jeśli będziecie sobie rzucali pod ziemię, Boże, pod ziemię, pod stopy tą erkę, to będzie właśnie pół sekundy opóźnienia. Jak to będzie wyglądać, jak to będzie działać? No zobaczymy. Na pewno, no wiecie, te pół sekundy zawsze gdzieś tam może zaszkodzić, prawda? Bo wygracie erkę, a tu was akurat jakiś gościu daje autoatakiem, nie? Także to pół sekundy może mieć spore znaczenie w niektórych sytuacjach, ale no nie jest to jakiś taki ogromny nerf. Także tak to wygląda. Dalej, Jace. Jace dostał dwa buffy. Koszt many na E zmniejszony do 40 na każdym poziomie, bardzo przyjemna sprawa. To jest ten na E na tym. Na. Jak to się nazywa? Na mele. Na wręcz. Czyli z młotka po prostu. E z młotka, mniejsza mana. I RK została zmieniona z przelicznika na AP na AD, więc to jest spora zmiana, bo to jest 0,4 przelicznika na AD, a tego AD trochę się wyciąga na Jayce, więc to jest fajna opcja. Miałbyś tutaj jeszcze jeden buff na tego Jayce'a, jak widziałem na PB, ale nie przeszło najwyraźniej. RK miała mieć 2 sekundy mniej miało trwać, także no nie przeszło to. Najwyraźniej coś takiego po prostu wprowadzili, bo tego chyba nie było na PB, albo nie pamiętam. Także takie buffy na Jayce'a przyjemne. Jak gdyby trochę tam Jayce'a ostatnio spotykałem, więc ja też jak ludzie grają tym Jayce'em, to się ucieszą. Dalej, Jhin. Tak jak mówiłem, Jhin, Ashe, Sivir, trzy postacie, które są aktualnie najbardziej pożądane, jeśli chodzi o AD Carry. No i Jhin oczywiście chciałby znerfić. Też już zapowiadałem 2 tygodnie temu, że Ashe i Jhin będą nerfieni. Mam nadzieję, że nie kupowaliście teraz ich. Ale trzeba by na pewno tak bardzo ich znerfili. No właśnie. W zmniejszone o 0,2. Czyli oczywiście damage z tego W, czyli to jest ten daleki pocisk, że tak powiem, który daje snera. Obrażenia przeciwko stworom i potworom zwiększono 10%. Spoko, takie wynagrodzenie po prostu, żeby na linii się zgadzało po prostu i tyle. I w RC są zmiany, to po prostu, tak to działa. Myślałem, że może ewentualnie ruszą ten jego ostatni, czwarty strzał, bo to jest moim zdaniem strasznie silne, no ale okej. Okay. RK na początku, tutaj jest malutki buff, że 0,5% więcej będziemy bić za każde brakujące zdrowie, celu, o właśnie. Także to jest mały buff, ale to oczywiście tutaj są nerfy, jeśli chodzi o obrażenia. Także tutaj po 10, ogólnie 40 na ostatnim poziomie i 0,05 punktów. Także to są minimalne i maksymalne tak samo znerfione, też o 5 i też tutaj 40. Także ogólnie 40 obrażeń tracisz na RC. Tak to znaczy 40 plus ten 0,5, więc. A tak, 60 obrażeń się pewnie traci. Coś takiego. Dalej, na tej erce było coś takiego, że jeśli nie wystrzeliście wszystkich pocisków, to wtedy wam się zmniejszał ten koszt. Teraz już tego nie ma. Po prostu wrócili. Na przykład było coś takiego, że odpaliście erkę, dwa razy strzeliliście, to tam ma 20%, 20% tego cooldownu mniej się ten. Mniej trzeba czekać, prawda? Więc chyba spoko. I tutaj w końcu to, kurczę, ile razy ja się już nawkurzałem, że Jhin mnie zabija, że kurde. Jest ten jego tam niby zasięg, a i tak leci to za ten. No, za ten niby zasięg, kurde bele. Także teraz przeciwnicy posiadają znaczniki, które pokazują, że znajdują się w maksymalnym zasięgu kurtyny. I to jest spoko, bo niekiedy już myślisz, że jest, o dobra, jesteś bezpieczny, gościu cię już nie ostrzeli, a tu pyk, w bani dostaniesz, że się przewracasz. Także spoko, fajnie. Fajnie, fajnie. Dalej, Jinx zostaje buffa. Całkiem ciekawego, ale nie wiem, czy to wystarczy. Chociaż ostatnio coś tam się Jinx widywało, więc kto wie, może na Wolcach coś. Chociaż teraz też tak bardziej właśnie, bardziej te AD carry są takie utilitowe, że jakieś tam slowy, jakieś przyspieszenia, snary itp., czyli właśnie te wszystkie trzy postacie, które wam mówiłem. A Jinx jest takim hyper carry stricte, prawda? Więc zobaczymy. Plus aktualnie jest to 2 na 2 na bocie, a Jinx nie jest tak bardzo silna w early game, więc to może być problem tej Jinx. Chyba, że ktoś będzie chciał grać po prostu na 30 minut, to Jinx jest wtedy bardzo silna. Także jej erkę buffują. Minimalne skalowanie zwiększone o 0,5, ale maksymalne, czyli ten. Tutaj chodzi oczywiście o to, że im RK, czyli ta ogromna rakieta, im ma dalszy, jak to się mówi, dalszy lot po prostu, tym większe obrażenia, prawda? Także na maksymalnym skalowaniu 0,5 to jest strasznie dużo. Także snajpy, Jinxy będą miały jeszcze lepsze. Spoko, fajnie. Fajnie. Spore wynagrodzenie po prostu. Bardzo przyjemne. No zobaczymy, czy to. Znaczy, wątpię, żeby to było na tym, na Worldsach, żeby grali tam Jinx. A może zobaczymy, nie wiem, zobaczymy. Ale jak ktoś tam gra Jinx, to na pewno się ucieszy, prawda? Bo widuje niekiedy jakieś tam Jinx na solo queue, więc spoko.
Dalej, w Kenianie tylko małe tutaj usprawnienia, że tak powiem, prędkości pocisku autoatakujących są po prostu szybciej lecą. Szybciej lecą, a z kolei W leci wolniej. To po to, żeby po prostu to. Jak to? No, żeby po prostu to. Jak to powiedzieć po polsku? Bo to jest smooth, czyli żeby wygładzić, to nie wiem, jak to przetłumaczyć. Chwila. Zrównują je po prostu, żeby się zgadzało. No, wiecie, o co chodzi. Kurczę, niekiedy wiem, jak coś powiedzieć po angielsku, nie wiem, jak po polsku. Polski język jest taki trudny. No nic, klet. A klet jest tylko taka ma zmiana, że na trybie daltonistów już ma no, lepsze kolory, ma po prostu, że bardziej odpowiadające. Szczerze powiedziawszy, myślałem, że tego kleta coś tam może ruszą, albo jakiś buff, albo jakiś nerf, a tu nic. Trochę dziwne, nie? Bo zazwyczaj jak ta nowa postać wchodzi, to coś tam zazwyczaj nie pasuje, a tutaj proszę, są zadowoleni. Także ciekawe, mnie osobiście ten klet wkurza jak cholera, bo jest silną postacią na topie w duelach. W teamfightach nie jest taki super, ale ma inicjację świetną. Jego ulti jest bardzo fajne. Także ogólnie postać ciekawa i jak tak szukacie na topie jakiegoś maina, to myślę, że warty sprawdzenia, warty polecenia. Dalej, Malphite dostaje buff. Też Malphite trochę zniknął z mety, prawda? Trochę dziwne, ale co zrobisz? Dostaje buff na W i to na 3 statystyki, że tak powiem. Czas odnowienia zmniejszono na 2 sekundy. Super. Dodatkowy pancerz zwiększono o 5 na każdym poziomie. Fajnie. Oraz skalowanie obrażeń zwiększone o 5 setnych. Więc no to nie jest akurat jakoś tak super bardzo dużo, ale jeśli tam macie to, nie wiem, załóżmy 300 armoru, a to w miarę łatwo jest wyciągnąć na tym, na Malfajncie, no to tam trochę tego kurczę darmowego armoru dochodzi, prawda? Także spoko. Armoru nigdy mało. Niekiedy tam są team compy full AD, więc ten Malfight jak najbardziej godny polecenia, no i ewentualnie, jeśli inicjacja jest potrzebna, prawda? To wtedy jest spoko. No i Malphite powinien bić te wszystkie Jaxy, Fiory i nie wiem, co tam jeszcze takiego jest zgrywanego na topie aktualnie. Także może dzięki temu Malphite trochę wróci do gry. Zobaczymy. Też myślę, że tutaj będzie po prostu W drugie maksowane, a tutaj to zależy w sumie. Bo to zależy od matchupu, jeśli chodzi o maksowanie na Malphite. Ale dobra, nie zagłębiajmy się w to. Lećmy dalej. Morgana, mroczna tarcza, czyli ten Black Shield, który zasłania wszystkie CC, ma większy zasięg rzucenia. Po prostu do 50. Spoko, taki bufik. Czekajcie, napiję się. Tak się niby tylko gada, kurde, belealno. Ach, nie wyrabiamy. Dalej, Organa. RK, mały buff, koszt many zmniejszony do 100 na każdym poziomie i czas odnowienia zmniejszony też na każdym poziomie 10. Fajne, buffiki dla Oriany. Z tym, że na Reddicie był kiedyś taki fajny pomysł. Problem z Orianem jest taki, że jak dajesz RK Orianom i zostajesz zabity, to ta RK się nie kastuje. Mogliby to wprowadzić. Kiedyś to na Reddicie było na pierwszej stronie. No, żałuję, że tego nie wprowadzili, ale i tak, fajny buffik. Ale Oriana trochę, no, zniknęła z tej gry. No nie wiem, ja osobiście nie wiem, kiedy ostatni raz widziałem Orianę, naprawdę, no. Aż dziwne. Jeden z ulubionych mojej postaci, jeśli chodzi o Mida, kiedyś, a teraz no, totalnie zapomniałem. Może sobie wydał się zagrać tą Orianą, no. Na to nie grałem. Dalej, Poppy. Jedna z postaci, których nie cierpię. Za cholerę i dostaje buffy, no niestety. Prędkość ruchu zwiększona o 5. Spoko. Oraz na W dostaje 3% resistów. Także takie niby nieduże te buffy, ale no, zawsze coś, prawda? Zawsze coś. Znaczy, może to ją wróci na topa, kto wie. Na turniejowej scenie bardzo była pożądana kiedyś, no ale tam dostała nerfy. Jak mówię, mnie osobiście to ucieszyło, bo ja nie cierpię na grę, że tym Poppy. To W jest irytująca jak cholera, jej E jest irytująca jak cholera, ulti też, a całe jest irytujące. Lecimy dalej. Rek'Sai. Nerf na E, czas odnowienia o 6 sekund na pierwszym levelu. Bardzo dużo. No ostatnio oczywiście normalka. I RK zwiększono o 30 sekund. Także spore te nerfy na Rek'Sai. Oczywiście i mobilność. Nerfią, no bo to jest najbardziej irytujące i w Rek'Sai, i w Gragasie oczywiście. Także takie dwa nerfy. Ostatnio trochę tą Rek'Sai zacząłem grać i. To nie mój champion. Zagrałem, nie wiem, no z 15 gier łącznie. Wygrałem 3, 4. Także nie. Podziękuję. Riven dostaje buffy. Proszę Państwa, no też trochę taki. Też taki trochę. Pik zapomniany, bym powiedział. Bardzo rzadko kiedy ją widać aktualnie. Ja osobiście nie narzekam, bo też nie cierpię tej postaci. Ale to dlatego, że jest bardzo dużo ludzi, którzy po prostu ją one-trickują, czyli grają tylko i wyłącznie Riven. No i wtedy
No wyjaśniają niemalże każdego na tym topie i to jest głupie. No ale cóż, dostaje buffa na RC, po prostu obrażenia są zwiększone. Także o 40 minimalne i o 120 maksymalne. Także takie rzeczy naliłem. Taki buffik po prostu. Dalej, Ryze dostaje buffa na ulti. 250 zasięgu na pierwszym tym. Na pierwszym poziomie R-ki. O. Jeśli ktoś nie wiedział, to Ryze może tylko dwa razy dodać w R-kę. No, tak jest, tak jest. Ten Ryze też taki trochę. Coś tak się ludzie nie przekonali do tego, chociaż coś tam na LCS tak był grany. Ale. No nie, chyba ma jedno z najmniejszych winrat. Ja aż sprawdzę z ciekawości. Jedno z najmniejszych winrat z tego co pamiętam. Win rates. O nie, mida chciałem zobaczyć. Percent. Ryze 43%. Azir 42%. No niestety. Lecimy dalej. Sivir, tak jak mówiłem, reszta. No w tych AD carry musiała się znaleźć. 0,10 na każdym poziomie, jeśli chodzi o skalowanie obrażeń z W, czyli tego rykoszetu. Oraz na RC jest coś takiego, że jeśli macie aktywny rykoszet, to wtedy macie attack speed, prawda? Zmniejszone o 10% na pierwszym i 20% na ostatnim. Także ogólnie dwa nerfy, no wcelowane właśnie głównie w JW, prawda? Znaczy no W, no i R-kę, no. No tak to działa. No spoko, ale czy to są na tyle nerfy? No nie wiem. Myślałem, że cooldown jej R-ki zrobią, bo tak samo jak Ashka, że ma bardzo często to ulti po prostu. Bo też się ją gra pod Ascens Rivera, więc bardzo łatwo wyciąga te CDR-y, prawda? Myślałem, że w ten sposób ruszą te dwie postacie, a tu jednak nie, jakoś inaczej. Dalej, Thresh dostaje buffa na skrzynkę 10 sekund na pierwszym i 30 sekund na ostatnim. Bardzo fajny. Jego R-ka oczywiście, pudło. The Box się nazywa ten skill, także pudełko. Fajnie, dużo ludzi gra Thresh'em, chociaż też trochę taki. Może nie zapomniany, ale nie tak często spotykany jak kiedyś. Takie mam wrażenie. Po prostu trochę wyparty z tego supportu, czego się mało kto spodziewał, ale nadal są sympatycy. Także na pewno się ucieszą i trasza może być troszkę więcej. Dalej, Trundle dostaje nerf na E. Tutaj jest to bardziej taki nerf wycelowany w support Trundla, bo na piątym levelu 3 sekundy znerfione jest jego E. A oczywiście, jaki Trundle maksuje E? No oczywiście supportowy. Tak to na top lane'ie i na dżungli maksujemy Q, więc to tak bardzo nie boli, bo na pierwszym levelu dostajemy buffa o sekundę. Także no. Jest to nerf w standard na supporcie po prostu. Dalej, Vayne. Kolejny buff. Ostatnio też był buff, prawda? Tym razem na ostatnim poziomie 0,20 przelicznik dodają. Czy no, zwiększają po prostu. Także, kurde, przyjemna sprawa. Przyjemna. No tych Vayne, no nie spotykam aktualnie, ale kto wie, może ludzie się przekonają. Zobaczymy. No, fajny, przyjemny buffik, aczkolwiek pewnie tak jest silna już tutaj w późniejszej fazie gry, więc myślałem, że może jakoś jej endgame ruszą. Ale jednak nie. Jednak nie, dopiero na 9 levelu. Chyba, że dopiero na 13. Zależy jak tam kto maksuje te skilly na Vayne. Bo wiem, że jedni maksują Q, drudzy maksują W. Nie wiem jak jest lepiej. Nie mam pojęcia. Nie gramy AD Carry. Aż z ciekawości pewnie później zobaczę. Dalej, Veigar dostaje buffa. Jezu, Morton. Na pasywce, jeśli zabijecie kogoś lub dostaniecie asystę, dostajecie AP, dostawaliście 3, będziecie dostawać 5. I tyle. Taki mały buffik. Ludzie tutaj tego. Na pewno było w tym wyniku, którego wrogowie nie widzieli ostrzegawczego pierścienia. Teraz będą widzieć na pewno. Także można powiedzieć, że nerf. W sumie. Dawaj gara. No, to jest naprawienie błędu. Ale w jakimś stopniu jest to nerf, prawda? Vi. Vi dostaje buffy. Postać, którą, no, jedna z moich, kurde. Ulubiony w sezonie chyba czwartym, prawda? Tak mi się. Albo piątym? No nie pamiętam, nieważne. Grałem trochę tą Vi. Niedługo będzie w serii ZDA. Także fajnie, potestuję, zobaczymy. Zagram tak w miarę, wiecie, tryhardowo, bez żadnych takich pajacerek. I zobaczymy, co się z tego wyciągnąć. Na pasywce, na początku, early game, 2 sekundy szybciej będziemy mieli pasywkę, bardzo fajnie. Dalej, Q, 2 sekundy na pierwszym levelu, później jest to samo. Czas trwania zwrócenia, czyli knockback. Będzie 0,7 za każdym razem. Czyli no to jest im dłuższy rozpęd, tym większy knockback. I jeśli trafiłeś na max range, to będzie to nerf o 0,05 sekundy, więc nic wielkiego. Ale jeśli z małej odległości dajecie Q, to będzie spoko, prawda? Także spoko. No, ogólnie w porządku, moim zdaniem. IE też fajna opcja, bo było coś takiego, jeśli dajecie skilla E, a zazwyczaj na drugim się bierze E, prawda?
to dostajecie tylko jeden ładunek użycia, prawda? A teraz będą dwa od razu. Fajne. Fajne, fajne. Strasznie miło zbufowali early game tej waj. Bardzo przyjemne. Tutaj early game buff i early game buff. Fajne. Fajne, fajne. Podoba mi się. I tak jak mówię, no niedługo Z do A, także zobaczymy, co da radę wyciągnąć tej waj. Zobaczymy. Aktualizacja portretu. Sajona sobie przerobili te obrazki. Całkiem fajne. Spoko wygląda. Przyjemny. Chyba ten jest najfajniejszy. Najładniej wygląda. Chociaż ten też jest spoko. Tylko wygląda jak jakiś ork. Chociaż ten też jest spoko. Ogólnie fajne. Ogólnie szczerze powiem, że trzeba skomplementować, co Riot ostatnio robi z tymi skinami, z tymi wszystkimi właśnie jakimiś obrazkami. TP świetnie wyglądają, naprawdę. Nie wiem, czy jakieś tam super nowych grafików zatrudnili za grube pieniądze, ale naprawdę świetnie wyglądają te wszystkie grafiki. Szacuneczek. Dalej, SI wiesz, jeśli ktoś nie oglądał, bo chyba przedwczoraj nagrałem film na ten temat, zmiany w sezonie 7 i przed tym, tam jest to wszystko mówione. Po prostu, jak macie wieżę, jesteście obok wieży, a wasz przeciwnik jest za zasięgiem wieży, a wy jesteście w zasięgu wieży, to dostajecie agro. Wcześniej tego nie było. Po prostu odsyłam do tamtego filmu, tam jest to lepiej wytłumaczone, tutaj się nie będziemy powtarzać, no bo i tak już tu prawie pół godziny siedzimy. Także tak coś odsyłam do tamtego filmiku. Tam jest to wszystko wytłumaczone. No i oczywiście malutkie błędy. Tutaj niekiedy ludzie mówią, że powinienem to czytać, ale to są takie pierdoły, że nie warto. Naprawdę, to są takie malutkie rzeczy, które... No nic to... No patrzcie, ramiona Syndry nie rozciągają się już po śmierci. No po co ja mam to czytać? To są takie pierdoły, no mówię. Nie warte. Także nie czytamy. Skiny. Arcade Ari, Arcade Corki, Arcade Ezreal. Takie trzy wychodzą. Dzisiaj na streamie Pulaski mi podesłał info, że ma być jeszcze jeden skin Arcade, bo na skinie do Riven jest 5 versus 5, a aktualnie będzie 9 skinów Arcade'ów. Więc ciekawe, co będzie ostatnim skinem Arcade. Może jakiś Ultimate skin kiedyś zrobią? No cholera wie. Zobaczymy. Ale to trochę dziwne, że jeden tylko został, prawda? Bo zazwyczaj były no kilka postaci miał, a teraz będzie tylko jeden ostatni. Więc dlatego zastanawiam się, czy to nie będzie jakiś taki, wiecie, lepszy, nie? No zobaczymy. Chromatyczne zestawy do MF-ki, do Teemo, Jezu, do Yasuo, Zedda i Xena, czyli po prostu kolorki. Dawno nie było, nie? Dawno nie było tych chroma skinów. Różowy Teemo, Jezu, zabijcie mnie. Dalej, Yasuo, a po prostu. Który najfajniejszy? Chyba ten. Włosy ma fajne. Chociaż ten żółty też jest spoko. Nie, żółty jest chyba najfajniejszy. No. Tutaj jeszcze a propos tych fixów. Tutaj był taki mały. Czy mały? Gdzie to jest? Coś tu było da Yasuo. Gdzież to jest cholerstwo? Chwila, znajdę to. O właśnie, naprawiono błąd, który sprawiał, że pierwszy podstawowy atak Yasuo po użyciu R-ki był opóźniony, jeżeli miał być trafieniem krytycznym. O, to jest podobno duże. To jest podobno duże, to w sumie to mogłem powiedzieć. No i powiedziałem, no, że to jest podobno całkiem spoko. Także to bardzo, bardzo dużo mainy Yasuo narzekały, że coś takiego. Szczególnie, że Yasuo ma ileś tam błędów, tak, no. Także, jak ktoś tam mainuje Yasuo, to się uciesz na pewno. Dalej, Zed, fioletowy, znaczy ten, różowy, super, fajny, 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 zielony. Te są spoko, ale nie wiem, w jakiej cenie są. A i w ogóle te IP, znaczy inaczej, te chroma skiny mają być za IP przez jakiś czas. To jakieś tam dwa razy chyba w roku, czy coś takiego. Także będzie można je kupić za IP, z tego co pamiętam. Ale nie wiem kiedy. Okej. Więc jeszcze go wpodamy. A, czyli to nie będzie tak od razu. Okej, dobra. Także Zed i Xin Zhao. Który Xin Zhao najfajniejszy? Kurde, chyba ten z siwymi włosami. Kozak. Chociaż ten ma fajne kolory, ten. Taki straczkowaty trochę, ale fajny. Ten, kurde, ten też jest fajny. Ten też jest fajny. No szkoda, że Xin jest taki jest aktualnie, nie jest taki super silny. Ale ładne te. Ładne chromy. No nic, tyle. Tak jak mówiłem, z pół godziny zejdzie, 29 minut. Proszę bardzo. Także tyle. Jak mówiłem na początku, dajcie znać tam ludziom, którzy wiecie, że grają w tą grę, ale nie czytałem takich rzeczy. Wyślijcie im to, żeby wiedzieli, co się dzieje w tej grze. Bo później, kurczę, nie będą wiedzieli, czym grać. I dlaczego się czymś nie gra, itp., itd. Także proszę podesłać. Standardowo oczywiście dziękuję za obejrzenie. Zapraszam na film na YouTubie, resztę, na inne znaczy się, i na streamy. I życzę oczywiście miłego dnia. Bye, bye.